Dobry wieczór. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Nie mam światła w samochodzie, jak się drzwi nie otworzy, więc nagrywam w takim półcieniu. Film pewnie skończę w domu, a teraz czekam na chrupka, który jest u lekarza, więc sobie nagram kawałek. Po wczorajszym filmie, który zresztą bardzo Wam się podobał, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że moja publiczność zmieniła się od czasów wariatki zwariowanej. I chociaż wczorajszy film nie był wariatką zwariowaną, to całkiem mocno nią podjeżdżał. Wczoraj był temat o tym, jak wyjść z roli ofiary i dzisiaj wyskoczył mi nowy motyw, bardzo ciekawy. Także pan Remigiusz, który pytał się, czy to oznacza, że będzie koniec z ofiarami. Nie, nie będzie, tak jak to wczoraj odpowiedziałam. Oczywiście, że nie będzie z ofiarami, nigdy nie będzie końca. Więc przykład, który dzisiaj się do mnie sam napisał, to jest taki przykład, gdy człowiek zachowuje się na poziomie dwulatka, i gdy mu się postawi granicę, zwróci uwagę, przywoła do porządku lub asertywnie musi odpowiedzieć, co się myśli na temat jego zachowania, to zaczyna ci zarzucać, że to ty jesteś agresywny. Bo on przecież jest miły, on tylko chciał dobrze. I tu jest taka ogromna szara strefa, bym powiedziała, w kulturze osobistej, której tak zupełnie łatwo i prosto jako chamstwo zinterpretować nie można, bo ktoś nie używa wulgaryzmu, generalnie w ogóle cię nie wyzywa, nie czepia się, natomiast jest impertynencją taką, że każdy przytomny, szanujący się człowiek po prostu powie ci ban. No i dzisiaj do mnie pisze koleżka, który jakiś czas temu dodał mnie do znajomych na Facebooku. Ja to przyjęłam, dlatego że ja jako rasowa pracoholiczka traktuję Facebooka jako po prostu przede wszystkim miejsce, w sensie swojego prywatnego Facebooka, jako kanał promocji. Na wielu grupach komentuję, na wielu grupach wsparcia, tak pracuję tam jako networker, street networker. Można nawet powiedzieć, czy to mi się to, czy nie. I w ten sposób wiele osób trafia na fundację. Tak więc przyjmuję takie zaproszenia, okej. Okay. Dla znajomych ja po prostu niektóre rzeczy, które publikuję, oznaczam tylko jako dla znajomych, a niektóre jako publiczne. I te, które są publiczne, bardziej dotyczą fundacji. Albo rzeczy, których nie chcę zachować dla znajomych. No i gościu zaczął od elo jakiś czas temu. No i dzisiaj mi pisze, na czym polega to całe przemocnie. Napisane z błędem, znaczy inaczej niż nazwa jest pisana. Na czym polega te całe przemocnie? No wiecie, to stwierdzenie, te całe coś jest potraktowaniem tego całego coś tak po macoszemu. Co mi w sumie gościu napisał? O co chodzi w tym całym twoim szumie? No ale dobra, jeszcze niech sobie pisze. W każdym razie, jeśli nie widzisz niczego nieodpowiedniego w tym przekazie, to ja ci powiem, co już jest nieodpowiedniego w tym. Po pierwsze, ani dzień dobry, ani pocałuj mi w dupę. To jest jeden. Dwa. Piszesz do osoby z tego całego przemocnie. Chcesz się dowiedzieć coś o jej organizacji? Czemu po pierwsze nie piszesz na profil organizacji, tylko prywatnie? A po drugie, piszesz prawdopodobnie do kogoś, kto wykonuje funkcję w tej organizacji. Więc do kogoś, co nie jest twoją koleżanką.
I o ile tak w internecie mówimy do siebie na ty, ale na czatach, na forach, w grupach. Natomiast w prywatnej korespondencji nadal obowiązuje coś takiego jak forma grzecznościowa. Po pierwsze właśnie dzień dobry lub pocałuj mnie w dupę, po drugie pan, pani. Ale co tutaj jest najbardziej nie tak? Powiedziałam panu. Przekaz publiczny jest niezrozumiały, czy specjalnie dla pana mam stworzyć prywatny? Więc pan pisze, o co chodzi? Grzecznie spytałem. Na co ja odpisuję? Oto, że po to się konstruuje przekazy publiczne, by nie opowiadać tysiącowi osób tego samego. Może się panu wydaje, że grzecznie pan pyta. Mi się jednak wydaje, że zamiast poświęcić czas i wysiłek na to, by zapoznać się z tym, co robię i o tym mówię, chce pan, bym jemu specjalnie opowiedziała wszystko jeszcze raz. Czyli wynika z tego, że to, co ja zrobiłam, by wszystkich poinformować o mojej działalności, nie zasługuje na pańską uwagę. Natomiast pan jest tak ważny, bym traciła czas na powtarzanie się. Więc czy na pewno jest pan grzeczny, nie wykazując wysiłku zapoznania się z moją pracą i traktując mnie, jakby był pan tak ważny, że dla niego odwalam tę pracę jeszcze raz? Z pominięciem przekazu publicznego? O co chodzi? Tak, piszesz do osoby, która jest w jakiś sposób publiczna. Ten pan po prostu widział mnie na grupach, widział, że jestem jakoś związana z Fundacją Przemocni i że mam kanał na YouTubie. Czyli widział mnie w iluś miejscach publicznie, w tym na kanale na YouTubie, który przecież ma film wstępny i ma opis pod każdym filmem, mówiący o tym, czym przemocnie jest i czym się zajmuje, tak? I jeśli nie chcesz czuć się ofiarą, to musisz przyjąć do wiadomości, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, rzeczywistość, czyli również swoje miejsce w społeczeństwie. A więc jeśli piszesz do przedstawiciela jakiejś organizacji, to najpierw twoim psim obowiązkiem jest sprawdzić, co ta organizacja o sobie mówi publicznie i jeśli nadal coś cię interesuje, bo nie ma tego w przekazie publicznym, możesz się dopytać. Ale nie jesteś Panem Bogiem, nie jesteś papieżem i nie jesteś gwiazdą rocka, by ktoś chciał powtarzać się dla ciebie. Jestem już w domu, montuję ten pierwszy kawałek filmu i widzę po prostu, że ten film będzie miał kilka odcinków i to będzie Ewangelia. Więc... dogrywam po kawałku. Na razie komentarze do pierwszego kawałka. Yo, co tam było powiedziane? Więc chcę poinformować oczywiście, że jeśli pisze do mnie organizator konferencji, czy ktoś, kto chce mnie gdzieś tam zaprosić, to ta osoba mi się przedstawia. Po pierwsze się wita. Po drugie mi się przedstawia. Po trzecie zwraca się do mnie per pani. Mówi, czym się zajmuje, skąd jest i na co mnie chce zaprosić i dlaczego. I to jest takie normalne. Kulturalni ludzie tak robią. I wówczas oni są traktowani jak kulturalni ludzie. I ja, kiedy się zwracam do kogoś, to również po pierwsze się witam, po drugie się przedstawiam, jak ja się nazywam. Mówię, skąd jestem, czyli z jakiej fundacji, która się zajmuje czym i po co piszę. I wtedy nie ma problemu takiego, jak ten pan zaraz będzie miał, bo on mi tam zaraz zarzuca, że ja jestem nerwowa, czy coś, że jestem też niemiła. Otóż nie zdarzyło mi się, żeby ktoś, kto... pisząc do mnie, przedstawił się, zwrócił się do mnie w kulturalny sposób, powiedział skąd jest, czym się zajmuje i po co do mnie pisze, żeby został przeze mnie w jakikolwiek sposób wychowywany. Nie, ja wówczas do takiej osoby zwracam się per pan, pani. Jestem bardzo kulturalna, bardzo uprzejma, z pełnym szacunkiem dowiaduję się, czego ta osoba o mojej działalności nie wie i czego chciałaby się dowiedzieć w kontekście tego, co pisze. Kiedy pisze do mnie klient fundacji,
ktoś, kto chce skorzystać z moich konsultacji czy coś takiego, to ja też jestem bardzo miła i uprzejma. Ale pod pewnym warunkiem, że ten ktoś się zachowuje jak osoba co najmniej 20-letnia, a nie dwulatek. Nie, elo! Co tam? Co to jest? Co to jest? To dwulatki tak, co to? Co to? Co to? Co to? I kiedy ktoś do mnie pisze na konsultację, ja nie wymagam tego, żeby on się do mnie zwracał pani, chociaż dla mnie to świadczy o człowieku. Po prostu poziomie człowieka. I ja się jednak zwracam per pan pani, dopóki nie przejdę z kimś na ty. I jeśli mój klient zachowuje się jak cywilizowany człowiek, to jest traktowany przeze mnie bardzo miło, bardzo uprzejmie, jak cywilizowany człowiek. I nie zostaje spacany. I nie jest wychowywany. Tylko jest traktowany jak osoba na wysokim poziomie. Nie jak petent, który mi zawraca dupę. No ale to wymaga, żeby się zaprezentować jak człowiek na poziomie, a nie jak pan X, który zawraca mi dupę na priv. Tak? Jak cię widzą, tak cię piszą. Kurwa pierdolona mać. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Jest. Dlaczego? Dojdziemy do tego dużo dalej w tym filmie. I widzicie, ja wiem, że jak mnie widzą, tak mnie piszą. Szczerze, jestem bardzo asertywną, w powszechnym mniemaniu, grubo pierdolniętą laską, która jest już za stara na to, żeby się wszystkim podobać. W związku z czym kreuję swój wizerunek w stosunku jeden do jednego z rzeczywistością. Niczego nie ukrywam. Ale to nie znaczy, że jestem czyjąś koleżanką. Nie. Naprawdę. Ja zostaję koleżanką tych osób, które chcę mieć za koleżanki. I wiele z moich klientek, czy też wielu z moich klientów, to są moje koleżanki i koledzy. Ale dlaczego? Dlatego, że są to ludzie, którzy traktując mnie jak koleżankę, okazują mi kurwa szacunek. Szacunek nie polegający na mówieniu do mnie pani, bo już dawno przyszliśmy na ty, lub nigdy nie byliśmy na ty. Ale szacunek, o którym jest cały ten film, który będzie miał chyba z 10 godzin. Szacunek to nie tylko formy grzecznościowe, to jest dopiero początek tego filmu i początek tej korespondencji, dlatego było o formach grzecznościowych. Natomiast szacunek to jest coś bardzo szerokiego. Na razie w tym filmie przyszliśmy już przez formy grzecznościowe oraz jesteśmy na etapie szanowania czyjegoś czasu. I poświęcenia swojej uwagi i wysiłku na to, żeby przeczytać to, co on skierował do publicznego przekazu, zanim mu się zawróci dupę o treść tego publicznego przekazu. Czyli jest to poszanowanie dla czyjejś pracy, dla czyjegoś wysiłku. Tak? Ale ten pan, który myśli, że mnie szanuje, bo on się grzecznie pyta, a ja jestem jakaś znerwicowana, nie wie, czym jest szacunek. Dlaczego? Dlatego, że jemu nie zależy na tym, żeby być grzecznym i żeby okazać szacunek. Nie, on jest na poziomie dwulatka. Jemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby było miło. I teraz już dochodzimy do tego, co to znaczy być ofiarą tego typu, jak ten pan. Jest to sranie się na to, by kurwa było miło za wszelką cenę. A więc i oczekiwanie od dorosłych ludzi, że wszyscy będą koleżankami twoimi, żeby było fajnie, żeby było miło. Tymczasem wszechświat nie jest miejscem, które rządzi się zasadą tego, żeby było miło. Co więcej, nawet społeczeństwo ludzkie w ogóle się nie rządzi tym, żeby było miło. Zasady są inne. Zaakceptuj zasady. Mamy coś takiego jak hierarchię. Mamy coś takiego jak zwroty grzecznościowe. Mamy coś takiego jak formuły.
i mnóstwo innych rzeczy, które z tym, żeby było miło, w sensie takim, elo, co słychać, o co chodzi z tym całym przemocnie, koleżanko, jesteś moją koleżanką, jest fajnie, lubimy się. Stary w ogóle, z czym do ludzi dorosłych? To jest kurwa DDA, DDD. Jesteś dziecinny, jesteś na poziomie dwulatka, który nie widzi różnic między ludźmi i po prostu i czuje się niemiło, kiedy mu powiem, ej gówniarzo, zejdź z mojego terenu, gówniarzo, bo cię nie zapraszałam. I on się wtedy czuje dotknięty, bo przecież wszyscy jesteśmy równi i ma być fajnie. Ej, nie, ja nie jestem w tym. Nie jestem w twojej głowie i nie jestem w twoim problemie, w którym ma być fajnie, ma być miło i wszyscy mamy być równi. Bo to nie jest kurwa kołchoz. I widzisz, twoja wizja tego, co to znaczy, że jest miło, to jest to, że jakaś pani prezes jakiejś fundacji, jakaś youtuberka, co zapierdala nad tym, żeby być dla ciebie osobą jakąś mniej lub bardziej publiczną, jest równa tobie, gościowi, który kurwa w ogóle chuj wie co, szczerze mówiąc. I dlaczego chuj wie co? I dlaczego chuj wie co? Dlaczego chuj wie co o tobie? Bo ty się kurwa nawet nie przedstawiłaś, stary. Kiedy ja gdzieś piszę, czy to ja kurwa piszę do urzędu, czy do innej fundacji, czy do dowolnego człowieka, którego proszę o udostępnienie posta fundacji, to ja kurwa mówię, kim jestem. A ty jesteś tak ważny i tak fajny. Przede wszystkim skupmy się na to, jesteś taki fajny ziomek, że ty się nie musisz przedstawiać. Bo przecież kurwa wiadomo, no jest fajnie i jesteśmy kolegami i kurwa i co? I o co mi chodzi? Kryślaska kurwa chyba ma okres. Jezu, ja naprawdę to powinnam się, po prostu powinnam przemalować za wariatkę zwariowaną do tego. No więc ofiary. Ofiary, którym jest niemiło, które jesteście przywoływane do porządku, którym są stawiane granice. Zaakceptujcie to, jak jest skonstruowane społeczeństwo. Jedna Lasia się ostatnio na mnie obraziła, bo mi się napisała na fundację i podpisała mi się Srakosia. Kurwa, piszesz do fundacji ze swoim problemem i podpisujesz się, kurwa, Srakosia? Serio? O co w tym chodzi? Że ty jesteś panna gówno? Czy że ja jestem twoja koleżanka panna gówno? Czy o co chodzi? O co chodzi? W piaskownicy się bawimy w kurwa lepieniu kup? O co chodzi? Cię pytam. I Lasia się obraziła, ponieważ jej powiedziałam, że nie życzę sobie. Chuj tam nie życzę. Prosiłabym, aby nie pisać na oficjalny kanał fundacji, który jest dokumentacją pracy fundacji, że się nazywasz Srakosia. Bo dla mnie to jest poniżej krytyki i jest to jakaś sraka w dokumentach fundacji. A to nie jest fundacja zajmująca się wywozem szamba. Generalnie napisała mi to bardzo delikatnie, bardzo miło. Po prostu poprosiłam ją, by podpisywała się w sposób godny dorosłej, poważnej osoby. No i ona się poczuła zraniona, bo ja ją odrzuciłam, bo ja buduję dystans, nie stara. Ja nie buduję dystansu między tobą, między ziomkiem, co elo, chcę się dowiedzieć, co tam ta fundacja, o co biega. Ja go nie buduję, on jest. On jest. Taki jest świat. Po prostu. Ale ty tego nie akceptujesz. Nie jesteś w stanie zaakceptować tego, jaki jest świat. Narzucasz innym to, że ma być kurwa miło i macie być kolegami, mamy być kolegami, wszyscy jesteśmy równi, jest fajnie. I nie mówi się dzień dobry i nie przedstawiasz się, bo generalnie, kiedy się pije w łaj flachy, to ja ważne, jak się nazywasz. Bo wszyscy jesteśmy fajne ziomki. Tylko, że ja nie wchodzę w ten twój pierdolnik. Ja nie jestem twoją koleżanką. Nie jestem twoją koleżanką i nie jestem twoją srakosią. I nie jestem twoim elo co tam. Nie szukam podrywu przez Messenger od jakiegoś typa, co w ogóle
niczym mnie nie potrafi zainteresować. Co, Nunu, myślisz, że ja się denerwuję, tak? Ja nauczam tylko Nunu, tak jak ty nauczasz. Jakby was Nunu nauczyła, to byście uznali, że jestem słodka. Tak? Chodź, pokaż tą mordę terrorystyczną. Pokaż, kuwa. Pokaż, kuwa. Pokaż, jak ich, kuwa, uczysz. Nauczysz się, kuwa, czy nie nauczysz? No, no tylko biedne, spaczcie, w ogóle Nunu ma takie hobby, że siedzi przed tym. Przed kominkiem i sobie wąsy kręci, widzicie? No, żeby było miło. Żeby było miło. Czyli tak jak we wczorajszym filmie mówiłam, że ty oczekujesz od swojego toksa, że on nie będzie toksem i że ciebie posłucha i że się zmieni, bo ty masz rację w sensie moralnym, tak tu jest kolejny atak biednych misiów uważających się za ofiary. Tym razem jest to atak na ja chcę, żeby było miło. Bo tobie się wydaje, że jedyna słuszna zasada to jest, jesteśmy koleżankami. W moim uniwersum nie ma takiej zasady, nie. W moim uniwersum to mi się kurwa przedstaw. Zainteresuj mnie sobą. Bo nawet mój klient musi mnie zainteresować sobą. Bo ja nie mam czasu na wszystkich i nie ze wszystkimi widzę sens pracować. Ja pracuję z ludźmi wartościowymi. Z ludźmi inteligentnymi, z ludźmi wysoko funkcjonującymi. Taka nisza. Z takimi ludźmi żadne fundacje nie pracują. Bo po co? No prawie. Żadne. Więc ja sobie wybieram klientów. A ty chcesz, spadasz po prostu w moje życie jak Filip z konopi. Przecież byś to jakieś konopie miał w ogóle na to przywitanie, do jakiejś fajki pokoju, ale nie masz nic. Spadasz jak Filip z konopi i chcesz, żebyśmy się kolegowali. I to jest twoja wizja, twoja iluzja. Twój w ogóle, twoje uniwersum. A w moim uniwersum, men, jest inaczej. Ja sobie dobieram ludzi, to po pierwsze. Trzeba mnie zainteresować, żebym w ogóle chciała. Trzeba... Właśnie, zainteresować mnie na przykład tym, że jesteś człowiekiem, który zna zasady kultury. Jestem w gruncie rzeczy, ciężko w to uwierzyć, niezwykle tradycjonalistyczna i mocno purytańska. Jestem wiktoriańską, purytańską dupencją, dla której takie zasady są strasznie ważne. I nikomu nie będę ich narzucała. Ale jak ktoś mi włazi w mój teren z tym swoim elo, to wtedy mu powiem won, bo ty nie masz tych zasad, które ja uznaję w swojej przestrzeni. To jest moja przestrzeń, bo ją zajęłam, postawiłam to w flagach. Obcikałam murki. To jest moje, tam jest twoje. To się nazywa granice. I w moje granice wchodzą tylko ci ludzie, których ja chcę wpuścić. A nie tych, którzy sobie ujebali, że ja będę moimi kolegami. Ale nie. Ja nie mogę tak zrobić. Nie mogę, bo ty chciałeś, żeby było miło. Bo ty chciałeś, żebyśmy byli tymi kolegami. I ja cię odrzucam. Więc co ty mi dalej będziesz pisał? No, że jestem wściekła i w ogóle niemiła i tak dalej. Powinnam inaczej zachowywać. Czyli to ty jesteś toks. To ty pojawiasz się w mojej przestrzeni, w moim życiu i zaczynasz mi pokazywać, jaka ja mam być i co mam lubić i co ma być dla mnie miło. A dla mnie miło to jest kultura. I tak, wiem, przeklinam, ale dla mnie jest miło, gdy są pełne zasady prawdziwego szacunku oraz dużo przekleństw. Taka jestem. Dziwna. I mam do tego prawo. Kiedy ci mówię, że mnie twoja bajka nie interesuje, w związku z czym nie, sorry, ale nie skorzystam, nie będę twoją koleżanką, to ty się czujesz zraniony i jesteś ofiarą. Dlaczego jesteś ofiarą? Bo chcesz być ofiarą, bo lubisz być ofiarą.
bo robisz z siebie ciągle żałosną ofiarę, bo ci jest tak wygodnie, bo ci się nie chce wykonywać tego, co normalny, przeciętny człowiek musi wykonywać, czyli na przykład się kurwa przywitać, przedstawić, powiedzieć w ogóle czemu zawracasz komuś dupę, zapytać się najpierw by było jeszcze, czy w ogóle ten ktoś chce ci poświęcić czas. Nie. Ty piszesz do panny jakiejś, co jej w ogóle nie znasz. Elo, siema, co tam słychać? Bo najpierw było to. Stary, za kogo ty mnie masz? Myślisz, że chcę się ruchać z tobą? No bo chyba tak. A nie chcesz ruchać z tobą, nie? Ani z żadnym innym jolero, który w ten sposób zaczyna. Czy jestem niemiła przez to, że odrzucam twoje przedziwne awanse? Nie. Są to awanse do mnie. I mam prawo sobie je odrzucić, jeśli mi się nie podobają. I ty nie jesteś jeszcze z tą moją ofiarą. Nie, ty jesteś chamem, który próbował mi narzucić swoje zasady powszechnie uważane za niekulturalne. Po to jest przekaz publiczny, po to ja poświęciłam swój czas i wysiłek na to, by mój przekaz publiczny był jasny i wyraźny, wyczerpujący i informujący bardzo dokładnie o tym, co robię, oraz by był umieszczony na każdym medium społecznościowym, w którym pracuję, a więc w poście przypiętym na Facebooku, a więc w filmie wprowadzającym na YouTubie, a więc w opisach pod każdym filmem na YouTubie, a więc na Instagramie, a więc na Się Pomaga, a więc na Zrzutce. Mało? Jest to tekst, który redagowałam, nie wiem, 15 minut, pół godziny, po to, żeby tysiącowi osób nie opowiadać o tym, co ja robię, tak? Tylko żeby sobie to przeczytali, dlatego że ty, jedna super ważna osoba, która jest po prostu dla mnie w moim życiu tak ciekawa, tak ważna i taka, ja jestem zaszczycona tym, że ona się mną zainteresowała i chce się dowiedzieć, co to jest to całe przemocnie. Takich osób jak ty jest setki. Jeśli teraz pomnożysz moją opowieść, na którą jest skonstruowanie poświęcione 15-20 minut, razy te setki osób, to ile ja czasu stracę na gadanie w kółko tego samego, choć zadbałam o to, by to było łatwo dostępne, prosto dostępne. Jeśli interesuje cię cokolwiek, jakakolwiek organizacja, firma i tak dalej, to sprawdzasz sobie w Google, tak? I jeśli chcesz sprawdzić przemocniej, to po prostu wpisujesz sobie to w Google. Ale nie musisz. Bo jeśli wlazłeś na mój profil, żeby mnie zaprosić do znajomych, to tam jest napisane, że jestem prezesem przemocni i jest, kurwa, link do przemocni. Ale nie, ty jesteś tyle ważniejszy ode mnie, tak bardzo mnie zaszczycasz swoim zainteresowaniem, że ty się nie będziesz zniżał do poziomu jakiegoś randomowego no-name'a, który musi przeczytać opis, prawda? Nie, bo ty jesteś pan wszechświata, kurwa. To ja jestem zaszczycona tym, że ty łaskawie zechciałeś zwrócić na mnie uwagę i mam teraz nieodżałowaną po prostu i niesamowitą, jedną na milion szansę, by zareklamować się w twoich oczach. I teraz powiedzmy, że nawet nie będę tego pisała, tak? Przez te 20 minut znowu, nie? Tylko zrobię kopiuj i wklej. Nadal ja mam włożyć wysiłek w to, żebyś ty się mógł dowiedzieć, kim ja jestem i co robię, ponieważ ty jesteś zbyt ważny i za bardzo mnie zaszczycasz i za bardzo mi schlebiasz wykazaniem tego jakże szczątkowego zainteresowania, którym jest pytanie, o co chodzi z tym całym przemocni, żebyś to ty sobie sprawdził, tylko ja mam teraz unikatową szansę. To jest casting na moją przyszłość. Ty teraz dajesz mi szansę, żebym się zareklamowała. A mi się nie chce zrobić Ctrl-C, Ctrl-V. Otóż nie.
Randomowy X, który nie masz na swoim profilu nic interesującego, który nie jesteś w żaden sposób osobą, której ja miałabym powód chcieć się zareklamować. Nie jesteś osobą, do której ja przychodzę, tylko to ty do mnie przychodzisz, ty mnie zapraszasz do znajomych i ty do mnie piszesz. W tej sytuacji, w tej konkretnej sytuacji społecznej nie jesteśmy równi. Ja jestem kurwa prezesem fundacji, o którą ty pytasz, a ty jesteś randomowy no name. To twoim interesem, obowiązkiem jest się dowiedzieć, kim ja jestem. Ja nie mam w tym interesu. Ponieważ ja działam publicznie i każdy, kto jest zainteresowany, może po ten przekaz sięgnąć. Tak to działa w społeczeństwie. I jeśli przyjdziesz do szkoły jakiejś, tak, to zapytasz dyrektora, o co chodzi z tą całą szkołą? Nie. Ty sobie masz wejść na Google'a i się dowiedzieć, jaką ofertę ma ta szkoła, jakie są tam kierunki, jakie jest czesne. To jest twój obowiązek, jak chcesz coś wiedzieć. Nie zaszczycasz osoby, która coś tworzy, robi, która coś osiągnęła. Ja wiem, że może nie za wiele osiągnęła, może nie tyle, żeby się sadzić, ale jednak więcej niż ty, bo ty występujesz z pozycji kogoś, kto nie chwali się niczym. 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 Nie ma napisania o sobie na swoim profilu nic. Więc nawet gdybyś tak naprawdę był Jezusem Chrystusem, to dopóki nie napiszesz tego na profilu, występujesz jako ktoś bez osiągnięć. I żeby siebie unieszczęśliwiać, musisz przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że o ile może w sensie boskim, a może nie wiem jakim, być może jesteśmy równi, to w sensie społecznym nie jesteśmy. Więc nie startujesz do osób, które są wyżej od ciebie w danej sytuacji. W danej sytuacji. Bo ja nie mówię, że w ogóle, bo ty możesz sobie na przykład być burmistrzem mojej gminy i wtedy jak ja do ciebie pójdę do urzędu, to ja muszę wiedzieć, kto ty jesteś, czego i dlaczego. I wtedy to ja jestem niżej od ciebie, ale gdy ty piszesz do mnie w sprawie mojej fundacji, to ty jesteś niżej ode mnie. Chyba że występujesz jako sponsor, organizator konferencji, wydawca. Czyli chcesz być kontrahentem. Ale jeśli ty chcesz być klientem, bo ty się chcesz dowiedzieć, o co chodzi z tym całym przemocy, nie? To ty występujesz jako petent. Więc to ty musisz wiedzieć, po chuj tu przylazłeś. A nie ja mam skorzystać z tej niesamowitej okazji, by przekonać cię, że fajnie, że tu przylazłeś i jestem wielce zaszczycona. A reszta w domu. Proces powstawania tego filmu jest bardzo fajny, bo po prostu oglądam różne kawałki, które nagrałam i od razu je komentuję. Kolejna ważna rzecz. Mam ser między zębami. Dobry ser był. Smażony camembert. Ale od jutra już przestaję szejmować się dietą i wracam na keto. Muszę mieć podbródek robi. To wszystko, co ja mówię w tym filmie, to nie oznacza, że mnie postawa, zachowanie tego pana dotknęły. Nie, dlatego, że to jest tego pana zachowanie, a nie moje. Ja bym musiała mieć ze sobą problem, żeby mnie to dotknęło. A to, że zostaje spacany w łeb, od lewej do prawej i jeszcze zostaje nagrany o tym film, jest związany z tym, że moja praca polega na tym, na czym polega. W ogóle pan się zapytał, co to jest to całe przemocnie. To jest właśnie to. Wychowywanie DDA. Tych, którzy chcą być wychowani. W związku z czym ja nie włażę z tymi filmami wam do domów i nie każę wam ich oglądać, przystawiając wam karabin do głowy, tylko wrzucam to sobie na swój kanał, swojej fundacji. Jak wy chcecie, to się dowiadujecie, tak? I przykład takiego pana jest w ogóle genialny do mojej roboty, dlatego jest wykorzystany. A to, że pan dostał bana i w ogóle won, nie wynika z tego, że ja się czuję urażona, tylko że koleś pokazał poziom, który nie budzi mojego zainteresowania innego niż badawczo beczne. Bawią mnie rozmowy z takimi ludźmi. Bawią mnie tacy ludzie.
kocham analizować takie rzeczy i kocham o nich uczyć dalej. Natomiast w zasadzie, żeby było miło, oczywiście panu się nie zmieści w głowie to, że mnie to nie dotknęło. On jest przekonany, że mnie to dotknęło, a przecież on chciał być miły, więc czemu mnie to dotknęło? Czyli on mi w ogóle jeszcze narzuca swoją interpretację tego, co ja robię, tego, co on robi, tego, co ja robię przede wszystkim. Nie czuję się dotknięta. Dopóki czujesz się dotknięty czymś takim, masz poważny problem z tym, żeby było miło. Natomiast to, że nie czujesz się dotknięty, mimo wszystko chama, wypacasz po ryju i wyprosisz ze swojego pola. Straciłam ciąg gramatyczny, cholera. To są jakby dwie niezależne rzeczy. Nie jestem zainteresowana wchodzeniem w głębsze kontakty z ludźmi tego pokroju. I mogę im po prostu, mogę ich zlać. Nie odpowiedzieć już. Albo mogę sobie powychowywać takiego człowieka chwilę, bo jesteśmy... Bo to on do mnie napisał i zawraca mi dupę, więc daje mi wszelkie prawo, żebym mu powiedziała cokolwiek chce. Więc mówię mu to, co mam do powiedzenia. Nie to, czego on ode mnie chce. Bo nie widzę powodu, jak tłumaczę w tym filmie, żeby mówić mu to, czego on chce. Mam sobie prawo powiedzieć, co chcę i czasami chętnie się pochylę nad takim gnomem i mu postrzelam trochę wykładów, jeśli mnie zaczepi oczywiście, bo jak mnie nie zaczepi, to ja nie strzelam. Wrzucam sobie tylko na kanał. Więc to jest kolejna taka bardzo charakterystyczna cecha DDA, żeby było miło. Ofiar, które chcą, żeby było miło. Jeśli ty ich nie chcesz, to znaczy, że jesteś agresywny, masz problem ze sobą i poczułeś się dotknięty tym, co oni do ciebie powiedzieli. Tymczasem nie. Stary, twoje zachowanie to jest twój taksyfikator, ty mi pokazujesz swoją wartość, tym, jak się zachowujesz. I ja po prostu widzę, że twoja wartość, jak dla mnie, jest żadna. Swoim zachowaniem pokazałeś mi, że mnie nie interesujesz, natomiast mogę się nad tobą chwilę psychopoznęcać, ponieważ jestem znaną psychosadystką. I bardzo to lubię. Dziękuję. Na dzisiaj koniec. Pan pisze dalej.